Mam tak samo jak ty takie chwile, gdy wszystko leci mi z rąk i wszystko na nie. I choć wkurzam się na los, to w mojej głowie jakiś głos ciągle uparcie głośno mówi, że jeszcze dla was zagramy, będzie okej. Jeszcze dla was zagramy, będzie okej. Jeszcze dla was zagramy, będzie okej. Jeszcze dla was zagramy i będzie okej. Bo w sercu moim od lat wciąż gra muzyka. Jest dobra na chwile złe i dobre dni. Gdy z głośników tak porywa ta melodia tak prawdziwa, to wtedy wraca humor, uwierz mi. Jeszcze dla was zagram. Zagramy, będzie okej. Jeszcze dla was 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 zagramy. W zeszłotygodniowych radiowych finałach szlagierowo.pl fotel lidera Radia Fest, Piastowu Szlagier, Melodia z 8 minut. Duet się wy i ja śpiewamy dla wszystkich na świecie. W Radiu Sud na fotelu lidera numer 1 szlagier Za wszystkie nasze dni. Za wszystkie nasze dni i za spełnione sny. Głębi serca dziś dziękuję ci. A czy te szlagiery dzisiaj na swoich placach, placach numer 1 w notowaniu? Zostańcie z nami na szlagierowo.pl. Jeśli tylko, chcesz. Wszystko możesz dzisiaj mieć. Radość, uśmiech, szczęście też. Jeśli tylko, chcesz. Słońce,
słońce, złote i gorące, jak upalny dzień. Słońce nam maluje, słońce wielkie i gorące, takie jakie chcę. Gdy smutno, gdy za oknem deszcz, kiedy wszystko idzie jakoś źle, możesz znów uśmiechnąć się do mnie i do siebie też, jeśli tylko chcesz. Możesz znów uśmiechnąć się do mnie i do siebie też, jeśli tylko chcesz. Słońce nam maluje, słońce złote i gorące, jak upalny dzień. Słońce nam maluje, słońce wielkie i gorące, takie jakie chcesz. Już za chwilę w tym studiu nie wyda są i no z gościem, bo za chwilę też zapowiadany wywiad z Ferrum Blue. Narysowałam cię palcem na piasku setny raz. Samotny, pusty brzeg, nad horyzontem stoi mgła. Przychodzę tu, żeby przez chwilę znów poczuć się taka jak dawniej. Pamiętać chcę, uwierzyć chcę, że wszystko działo się naprawdę. To dzięki tobie wiem, jak łatwo można przegrać. To dzięki tobie wiem, jak bardzo krucha miłość jest. To dzięki tobie wiem, że kiedy niebo jest tak blisko, można i stracić w jeden dzień. Fale całują brzeg, pieszczą namiętnie raz po raz. Całowałeś mnie, to coś do nieba niosło nas. Namalowałam cię kropelką rosy jeszcze raz. Powoli gaśnie dzień, zabrałeś tęczy cały blask. Przychodzę tu, żeby przez chwilę znów poczuć się taka jak dawniej. Pamiętać chcę, uwierzyć chcę, że wszystko działo się naprawdę. To dzięki tobie wiem, jak łatwo można przegrać wszystko. To dzięki tobie wiem, jak bardzo krucha miłość jest. To dzięki tobie wiem, że kiedy niebo jest tak, można i stracić w jeden dzień.
jak łatwo można przegrać wszystko. To dzięki Tobie wiem, jak bardzo krucha miłość jest. To dzięki Tobie wiem, że kiedy niebo jest tak blisko, można i stracić w jeden dzień. Można i stracić w jeden dzień. Można i stracić w jeden dzień. Jakże obiecał, tak też teraz spełnię obietnicę. Razem ze mną gość w tym studiu, Frella Blum. Witam cię gorąco. Witam cię też gorąco. Muszę od razu dwie rzeczy powiedzieć wam. Nie przyszła po bosoku, jest w Szewikach. Miałże powiedzieć, że są czarne, ale ci, co mieszkają na Śląsku, mogą odebrać, że przyszła z tych Niemiec w brudnych butach. Nie, one mają kolor czarny po prostu. I tutaj chciał ją pochwalić zaraz, pochwalić, że ją bardzo chciał, a to wszystko nie z kuli Szewików, ino z kuli tego, że ona jako jedyno dział haker przyjechała z tych lepszych Niemiec na Byzuk do Polski, przywiozła gieszynki. Dostaliśmy miśki, takie Haribo i będziemy się jeść, nie? Dziękuję ci bardzo. Bardzo proszę. Bo tutaj Niemcy przyjeżdżają, ani szokolady z okienka nie przywiedzą, wiesz? Coś takiego. No. Bezczelność. Bezczelność, to jest straszna bezczelność. A ty tak, nie możesz się w całą oblic, idziesz bosu. Ja. A na miśki mi jeszcze stać. No i, i proszę bardzo. Trzeba mieć priorytet. No, dokładnie. Dobrze, o tej piosence, że pójdziesz boso, czy to jest taki pandemiczny, popandemiczny protest song, że tyle już zostało, że trzeba po boso chodzić? Dokładnie tak jest. Bardzo dobrze. Nie no, ma to coś oczywiście z tego, ale jak się wsłuchasz w ten tekst, no to chodzi o takie zwykłe, normalne lenistwo, co każdego się może rozchycić, nie? Że ci się ani nie chce łoblic, ani się nie chce posprzątać. I no się tak wlecę po tym domu, nie? I tak się nic nie chce, i tak i po bosoku, i śmieci się nie chce wynosić, tak? Ale w pandemii tak było, nie? Tak jakoś wszystko zostało leżeć i taka rezygnacja, no. Jak tak popatrzymy, to leży dalej. Słuchaj, Frella, bo zdradziłaś nam, zanim zaczęliśmy nagranie, to zdradziłaś nam to, że ta piosenka powstała z udziałem twoich sióstr. Dokładnie. Ja mam dużo sióstr i trzy z moich sióstr tańczą właśnie też na tym teledysku, właśnie po bosoku, a jedna z moich sióstr, właśnie ta Marcela Kamanis, co zrobiła ten teledysk, też tam tańcuje i ona jest właśnie realizatorką tego całego teledysku. Nie boiłyście się, że, bo tam są takie sceny, że jednak po bosoku tańcujecie, nie? Że, nie. Że po tym COVID-zie jakoś ryma dostaniecie albo coś, bo to... Nie, bo to właśnie hartuje, wiesz? Mhm. Ja po bosoku hartuję tak jak zimne prysznice i saunę, to są takie dobre rzeczy. W saunie jednak jest ciepło, no a po bosoku to... No ale po saunie musisz zawsze wleźć do zimnej wody, nie? No. Dobrze, to o hartowaniu i tych innych rzeczach już za chwilę wracamy do klachania z Frellą. Teraz muszę ponarzekać, bo już nie mam co oblekać. Nie mam co oblec, nie mam co oblec. Frella Blue w studiu, a ja cały czas zabawia się tutaj tą twoją płytą. To jest takie kolejne twoje też dziecko, które już trochę czasu mo, jakby na to nie wejrzeć, ale cały czas też aktualna ta płyta jest. Tyć, ona jest aktualna, no bo właściwie, że nie miała czasu, żeby ją promować na scenach, bo wkroczyła pandemia i niestety zahamowała wszystko inne. Dlatego tak się to wszystko przesunęło, ale tak, wszystko jest aktualne. Bardzo aktualne. Jak ktoś jeszcze nie miał okazji się z tą płytą zapoznać, to tutaj właśnie te kobiece torebki, czyli babskie tasie się pojawiają. Ja, i są babskie tasie, i są takie, że tak powiem, wspomnienia i takie relacje, jak na przykład wracam na Azot, ja to jest taki kącek, bo belekaj, jak jadę tutaj, to wracam na Azot do moich korzeni, a jak jadę do domu, to też wracam na Azot. I w obu kierunkach wracam na Azot. Ja to chobię wóz, z dwóch stron mój koniec, nie? Albo początek, to zależy potem. To jest filozoficzne pytanie. No właśnie, z której strony wóz to mój koniec? No, można by było sobie takie pytanie zadać. Powiem ci, że ta płyta już nie raz miał w ręce, nie raz miał okazję ją przesłuchać, ale nigdy już jej się tak dokładnie nie przyjrzał jak teraz. I teraz zauważył, że tutaj są nazwy po śląsku i po polsku. Ja! Do Goroli, żeby wiedzieli, o co chodzi.
No bo, ale to jest najlepsze. Jojem, jem, odżywiam się. Kto ci to w ogóle pisał po polsku? Jo, ja to pisała. Nie mam się w co ubrać, co nałożyć. No, powiem ci, że jest to jakiś pomysł, ale skąd taki pomysł, żeby to przetłumaczyć? Bałaś się, że nie każdy chwyci? Ja się niczego nie boję. To był pomysł mojego producenta. On powiedział, że trzeba to przetłumaczyć, bo nie będą wiedzieli, co to jest w ogóle za język i o co tam chodzi, a tak to przynajmniej po tytule mogą wiedzieć, o co chodzi. I ja już na przykład wiem, że samba i po śląsku, i po polsku to samba, bo nie jest przetłumaczone. Dobrze, no. Za chwilę będzie się dalej tłumaczyć, wracamy za moment. Oddała mi sąsiadka szpetno-angielsko kratka. Na wspomnienia nas troszkę wzięło. Pandemia zabrała kilku ciekawych ludzi i kilku ludzi, którzy byli związani z tą płytą, bo producent to Bogdan Tyc. Bogdan Tyc niestety odszedł od nas, tak? To była jego ostatnia produkcja. I pan kolega Urny. Tak, niestety przyjaciel i rewelacyjny muzyk Andrzej Urny. Też od nas odszedł i to jest jego ostatni kompletny album, który on nagrał. On później jeszcze nagrywał pojedyncze piosenki, kilka, ale to jest ostatni kompletny album, na którym można usłyszeć Andrzeja Urnego. No, więc warto taką płytę u siebie jakaś tam do płytoteki wziąć i na pewno dociepnąć. Bo trzeba śmiało też powiedzieć, Frela, że to nie jest taki szlagier, to jest bluesowe granie. To absolutnie nie jest wcale szlagier, ale to jest absolutnie śląskie. To jest naszą śląską gotką zrobione i ja uważam, że to nie musi być szlagier. Bez to, że tam się wychowała, tam się grało bluesa na panewnikach, przy akademikach. Tam się za moich czasów grało bluesa, a nie szlagry. Bez to, że ja się wychowała na bluesie i do mnie blues jest najbardziej śląski niż szlagry. Aczkolwiek ten język to zaś wszystko łączy, ta nasza gwara, nie? Czyli to jest takie dwa w jednym. Czyli tak, z drugiej strony patrząc, to Marek Makaron by mógł z tobą się siedząć razem do grania i moglibyście coś razem stworzyć, bo i tu blues po śląsku, i tu blues po śląsku, jakby na to bardzo nie wejrzeć. Zapraszam. Panie Nudel, panie Makaron, jakby trzeba, to dziołcha się poleco. No, będą pytania kolejne, to wyczekać na nas. Ale wszystko stare szmaty, że klachają już są. No i pierw wschód, na co tam trzeba, bo nie wyda zarła chleba. Frela, za chwilę będziemy się żegnać, ale jeszcze taka seria krótkich pytań. Pandemia, dało się ją odczuć tak koncertowo, tak artystycznie? O, bardzo. To była po prostu katastrofa dla nas artystów. Myśmy odczuwali depresję. No ale ty jeszcze, wiesz, tam za te pędzle nie malujesz tam tego, to... Ja, ale wiesz, ja potrzebuję do życia te dwie skrajności. Ja muszę być te 10 godzin w mojej pracowni i mieć spokój, zamknąć drzwi, niech mnie nikt nie szteruje, ale ja uwielbiam być na scenie i mieć oklaski, i publiczność, i światło. I tego mi tak brakowało, że... A to że nie było tak, że, nie wiem, ci dzwonek zrobili do telefonu, że ci klaskali albo coś, żebyś... Nie, nikt nie wpadł na taki genialny pomysł. No ale nieszczęścia chodzą parami, dotknęło cię kolejne nieszczęście, bo powódź w Niemcach i tak dosyć poważnie to tam wyglądało u ciebie. U mnie było bardzo poważnie, bo całe studio i studio, biuro, atelier, wszystko było zalane pod sam sufit, po prostu straciłam wszystko, cały mój dobytek artystyczny, techniczny i całe moje serce się tam w tym utopiło, no i do dzisiaj strasznie ubolewam nad tym, ale no trudno, no stało się, no reszta żyje, wszyscy są zdrowi, ale to jednak pierońsko boli ja. Nie jest teraz tak, że nie wiem, na przykład masz trzy wywrotki piosku pod domem już wysypane w razie czego? Wiesz co, ja wpadłam na taki pomysł, żeby takie wielkie betonowe doniczki tak zrobić dookoła tej chałupy, takie wysokie i rzeczywiście teraz między tym chcę jeszcze posklejać, że jak zaś tak wysoko ta woda ma być, to już tam tak szybko nie przepłynie. A do tego się tam kwiatki posadza. A spodziewałaś się w ogóle, że taka sytuacja może nadejść? Absolutnie, w ogóle nikt się tego nie spodziewał. W ogóle nikt. To chyba jest, to chyba jest ciężkie, nie? Do człowieka, jak widzi, że trzeba się ratować. Ja rzeczywiście, ja na przykład
mam ponton w garażu i deska, nie? I będę rzeczywiście to wzięli na pierwsze piętro, na balkon, z tą pompą i go dali, jak ta woda będzie dalej szła do góry, to jest nasz ratunek. To my normalnie włożymy na ta łódka, na ten ponton i włożymy na ta deska do Machano i mamy się jak uratować. To było naprawdę jedyne, co myśleli, jak to jeszcze dalej pójdzie do góry, nie? Strasznie. To są straszne chwile, które na pewno zostaną z tobą już chyba do końca, bo takich rzeczy się nie zapomino. Ale przyjechałaś nie z Kulitego, żeby w miśki nam przywieźć, ale przyjechałaś też i z tego co wiem, odwiedziłaś studio Bogdana Kisiela i tam powstały dwa numery i tu was zaskocza, jak zaśpiewane? W literackim, pięknym polskim języku. I to na dodatek o miłości. Ja lubię szokować. Jest szok, są miękkie kolana, powiem ci. Ale wiesz co, ja mam tak fajnych, wiernych słuchaczy wśród Goroli, ja chciała coś też do nich zrobić, aby zrozumieli wszystko, każde słowo. Czy to jest zapowiedź kolejnego już albumu? Może. Jak to wypali, to ja, a jak nie, to będziemy szukać dalej. No ale to co, jak chyci, to będziesz ino po polsku już teraz śpiewała? Nie, absolutnie, za bardzo kocham to nasza Gotka, ale ja chcę się też poasić, że umie też inaczej. Ja mogę zrobić jeszcze jeden po hiszpańsku, po niemiecku, że też zrobiła taki, połowa takiego albumu. Wyszedł z początku roku teraz i po angielsku śpiewam też, także ja się mogę tak trochę tu, trochę tu, trochę tu i zobaczymy, jak to tam będzie. No dobrze, wy czekacie już na kolejny album, ja czekam już teraz z wielką niecierpliwością na kolejne odwiedziny tej jakże przeuroczej kobiety. To jest Frela Blum. Nie ma się w co oblec. Ale za to masz srogo taszka i zawsze przyjdzie po bosoku. Dziękuję ci za spotkanie. Dzięki ci serdecznie. Pa, pa, wszystkiego dobrego. Po chałupie i łobiją się albo śpi, duś maszki ci i przezywą.
się nie chytą. I no wszystko go nerwuje. I po kątach tak się snuje. Ten pieroński blues prześladuje. A za nami nowość naszego gościa. Co by zagłosować na ten szlagier, trzeba wysłać SMS-a na 7168. W treści wpisujecie LSS Stop i kod teledysku 2800. Blask, ciepły piasek plaż i szum spienionych fal. Nadszedł właśnie dzień, troski idą w cień. Niechaj modre, ciepłe morze znów przywita cię. Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz. Nad błękitnym morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz. Morski wiatr przywieje cię. Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz. Nad błękitnym morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz. Tu marzenia spełnisz se. Szczęśliwe dni czekasz właśnie ty. Na przygodę czas, chwilo dziś porwi nas. Niech marzenia twe dzisiaj spełnią się. Białe fale niechaj niosą tam, gdzie tylko chcesz. Wiem, że wrócisz nad błękitnym morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz. Morski wiatr przywieje cię. Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz nad błękitnym morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz. Tu marzenia spełnisz se. Nie porzucisz.